Halo! Witajcie na Majstersztyku Językowym, na kanale, na którym mówię, jak skutecznie uczyć się języka niemieckiego. Dzisiejsze wideo przeznaczone jest dla nauczycieli, nie tylko niemieckiego, innych języków także. I jest to pomysł na taką uniwersalną lekcję okolicznościową i jest to praca z wierszem. Zapraszam! W ramach nauczycielskich czwartków przychodzę do Was z pomysłem na uniwersalną lekcję okolicznościową. Już mówię, o co chodzi. Jest taki wiersz Avenidas Eugena Gombringera, który uznawany jest za ojca poezji konkretnej, właśnie który będzie nam służył jako podstawa tej lekcji. Wiersz ten napisany jest po hiszpańsku, tak jak możecie to zobaczyć, ale to w ogóle nie jest ważne, to w ogóle nie jest problem, bo w poezji konkretnej chodzi o zabawę formą. Treść jest, nie jest tak istotna, czyli tutaj chodzi o samo słowo i o to, jak ono wygląda nawet, niekoniecznie o te emocjonalne, uczuciowe drugie dno, które często, najczęściej jest w poezji. Dobrze, więc jest to ten wiersz. Możemy przedstawić go właśnie w tej formie, jak jest w oryginale, czyli w języku hiszpańskim. Możemy zachęcić jakiegoś ucznia, który uczy się hiszpańskiego, żeby go przeczytał, lub też sami go przeczytać. Ja tego nie będę robić, nie znam hiszpańskiego. Albo jak chcemy, możemy od razu przejść do naszego języka docelowego. Także to nie jest takie ważne. Ważne jest jednak, żeby uczniowie zrozumieli słowa, które w nim występują. Później następny krok to wyciągnąć z tego wiersza taki wzór, bo tak jak widzicie, te słowa się powtarzają i powtarzają się według schematu. I poprosić uczniów, żeby wyciągnęli właśnie, znaleźli ten wzór w tym wierszu. Można to zrobić w ten sposób, że pierwsze słowo to będzie pierwsza litera alfabetu A, czyli Avenidas będzie A, Flores będzie B i tak dalej. Powinno wyjść coś takiego. Można też to zrobić inaczej, na przykład za pomocą takich kolorowych karteczek. Tutaj na żółtych są tylko Avenidas, czyli są te same słowa na tych samych kolorach. Możemy je ułożyć właśnie tak, jak wiersz brzmi, następnie odwrócić i mamy taki wizualny wzór. Tak też możemy postąpić. Ok, więc jak mamy już ten wzór, to zachęcamy uczniów do tego, żeby napisali swoje własne wiersze. I najlepiej zachęcić ich, żeby pisali w parach. Wtedy jest to taka... może czują się bardziej ośmieleni też. W końcu niecodziennie pisze się wiersze. No chyba, że ktoś pisze. Warto zachęcić uczniów do tego, żeby nie trzymali się formy rzeczownika, tak to jest, tak jak to jest w oryginale. Pamiętam, że mój jeden uczeń użył następujących trzech wyrażeń. Es regnet, pada, es blitzt, błyska się, i es donat, czyli grzmi. I podsumowaniem, czyli to tym ostatnim słowem był der Urlaub, czyli jak widać miał jakieś pogodowe nieprzyjemności na wakacjach. Można użyć przyimków. Jedna z moich uczennic użyła właśnie przyimków auf, na, unter, pod i zwischen, między. I słowem, które to podsumowywało, było das Leben, czyli że w życiu różnie bywa. Taka, można było taką wysnuć myśl z tego wiersza. I dlaczego powiedziałam, że to jest uniwersalna lekcja, pomysł na uniwersalną lekcję? Bo można powiedzieć, można narzucić uczniom jakiś temat. Na przykład jak był temat Weihnachten, czyli Boże Narodzenie, to używamy słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem. Teraz mamy początek roku szkolnego i warto zachęcić uczniów, żeby w ten poetycki sposób opisali swoje wakacje. Może być temat na przykład problemów globalnych albo problemów codzienności. W zależności od tego, co chcecie albo powtórzyć z lekcji, albo może dowiedzieć się czegoś od uczniów. To nam daje naprawdę bardzo dużą wolność, dużą swobodę w działaniu, a uczniowie mają dobrą zabawę. Warunkiem jest to, że uczniowie muszą znać te słowa, nie mogą ich sobie brać z powietrza. Także nie polecałabym tej lekcji jako całkowicie pierwszą lekcję języka niemieckiego,
ale już od pewnego poziomu do bardzo zaawansowanego. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, przynajmniej u mnie się bardzo dobrze sprawdza na lekcjach. I teraz tak, uczniowie prezentują te wiersze, jeśli mają oczywiście ochotę. Jak nie, zachęcam Ciebie, żebyś też napisał swój własny wiersz i jako taki lodołamacz przeczytał swój wiersz jako pierwszy. I można na tym właściwie poprzestać, czyli przeczytać wiersze, może o nich porozmawiać. Można jednak pójść dalej, czyli pociągnąć temat poezji konkretnej. Przygotowałam też pod tym wideo do pobrania jest konspekt tej lekcji, w którym na końcu są dwa załączniki. Pierwszy załącznik to jest właśnie wiersz Avenidas, a drugi załącznik to są inne przykłady poezji konkretnej. Również Eugena Gombringera, ale są też inni autorzy, również polscy. Także można te wiersze sobie po prostu przeczytać, popatrzeć na nie, spróbować o nich porozmawiać, zastanowić się, czy taka forma coś wnosi i dlaczego właściwie autorzy decydują się na taką formę. To zależy od tego, ile masz czasu i jakie masz właśnie możliwości i czy uznasz to w ogóle za stosowne, żeby się tym zajmować. Mam nadzieję, że pomysł Ci się spodobał i być może użyjesz go na swojej lekcji języka. Daj znać, co o tym myślisz w komentarzu i zachęcam do subskrypcji, bo teraz częściej też będę publikować takie filmy związane z nauczaniem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!